Być może zdarzyło Ci się kiedyś nieść dużą ilość nieporęcznych rzeczy, które z każdym krokiem niebezpiecznie przesuwały się w Twoich rękach. Wiesz, o czym mówię? To taka sytuacja, w której myślisz, ach, gdybym miał jeszcze jedną rękę. Albo może stałeś w upalny dzień w długim korku drogowym, w drodze do domu, myśląc, gdybym miał helikopter, to szybko bym to ominął. Są takie chwile, w których odkrywamy, że posiadanie dodatkowych umiejętności bardzo ułatwiłoby nam życie. I o ile czasem byłaby to kwestia wygody, to dla niektórych organizmów okazuje się to kwestią być albo nie być. Otóż jeśli wiele organizmów posiada podobne wymagania, to konkurencja wśród nich zaczyna wzrastać. Wyobraź sobie sytuację, w której 100 osób chce kupić bilet na seans filmowy. W kinie jest 200 miejsc. Jak się będą zachowywać ci ludzie? A teraz wyobraź sobie, że na ten sam seans bilet chce kupić nie 100, a 1000 osób. Wiemy, że 800 z nich się to nie uda. Jak teraz wygląda ta sytuacja? Podobnie bywa w świecie przyrody, na przykład na łące. Kto by się tego spodziewał, prawda? Większość roślin potrzebuje światła słonecznego do tego, aby móc prowadzić proces fotosyntezy i produkować pokarm. Bez tego nie są w stanie przeżyć. Mogą więc być jak ludzie w kolejce do kasy, kto pierwszy, ten lepszy. Która roślina szybciej zajmie dobre miejsce i wystawi się do słońca, przeżyje. Ale co ma zrobić pozostałe 800 osób w naszej kolejce? No, może oczywiście spróbować zakupić bilety na inny seans, spróbować obejrzeć film w innym kinie, albo po prostu zmienić plany i spędzić ten czas na spacerze. I takie strategie również przyjmują rośliny. Nie są one mobilne, tak jak większość zwierząt, ale ich możliwości adaptacji do różnych warunków też są całkiem spore. Mogą na przykład tak modyfikować swoje organy, aby dały im one nowe możliwości. Pamiętacie trzecią rękę i helikopter z początku tego podcastu? No właśnie, mniej więcej tak działają modyfikacje organów roślin. Przyglądnijmy się na przykład wyce, roślinie łąkowej, która wykształciła wąsy czepne. Kiedy inne rośliny rozwijają szeroko swoje kwiaty, ona, wykorzystując wąsy czepne, które owijają się o wyższe i sztywne rośliny, pnie się ku górze. Tam już nie ma takiego tłoku. Wyka po prostu idzie na seans do innego kina. Albo jemioła. Podczas gdy rośliny konkurują ze sobą o dostęp do światła słonecznego, ona znajduje sobie roślinę żywicielską, z której czerpie wodę wraz z solami mineralnymi. Potrafi prowadzić fotosyntezę, ale funkcjonuje jako półpasożyt. Więc jeśli uda się jej kupić bilet na seans, to będzie zadowolona, ale opcja spaceru w tym czasie też jest kusząca. To jedne z bardzo wielu przykładów nietypowych przystosowań roślin do różnych warunków życia. Czasem są to alternatywne rozwiązania, umożliwiające skorzystanie z takich zasobów, do których konkurencja nie jest jeszcze zbyt duża. O tym, jakie są to rozwiązania i jaką strategię przyjmuje dany gatunek rośliny, dowiemy się czasem wyłącznie przyglądając się uważnie jej budowie. To w tych czasem niepozornie wyglądających organach, jak wąsy, rozłogi czy kłącza, kryje się historia geniuszu przystosowania się do warunków, wykorzystania szansy tam, gdzie nikt jej wcześniej nie dostrzegł.